Człowiek wygląda ogromnie w kamerze, nie? No, a jaką łapę masz za to? Dowolone. Dobrze. Podobnie Agnieszka. Cześć, Darek z tej strony. Dzisiaj opowiemy Wam trzy powody, dla których warto w ogóle zakupić gwarancję na używany samochód. Okej. To od czego zaczniemy w takim razie? No, myślę, że takim podstawowym pytaniem jest, po co mi w ogóle jest taka gwarancja, tak? No, gwarancja chroni nas na wypadek awarii, które powstaną już po zakupie samochodu. Mhm. No i takim pierwszym powodem, dlaczego warto kupić gwarancję, jest to, że pokrywamy po prostu, zapewniamy Ci pokrycie kosztów naprawy samochodu, zarówno kosztów części, jak i robocisty mechanika, ale to nie wszystko, dlatego że pokrywamy Ci również koszty holowania auta oraz wynajmu auta zastępczego na okres do 5 dni. Oczywiście tutaj to, jakie koszty dokładnie pokryjemy, jest uzależnione od tego, jaki pakiet gwarancji u nas posiadasz. Natomiast niezależnie od tego, jaki pakiet wybrałeś u sprzedawcy, zawsze w ciągu pierwszych 3 dni od zakupu możesz go sobie dodatkowo u nas rozszerzyć, no i zwiększyć po prostu sobie limity na naprawę. To ciekawe, czyli pokrywamy zgodnie z limitami, które miał aktywowany po prostu klient w momencie aktywacji. Tak. I pokrywamy koszty, tak? Diagnozy, robocizny, zakupu części i auto zastępczego. Jeśli oraz holowania auta, jeżeli jest takie auto potrzebne. Dobrze, to może odpowiedzmy sobie też, który jest taki drugi dość ważny powód, dlaczego zakupić auto z gwarancją. Natomiast trzeba to odpowiedzieć na jedno pytanie. Czym się różni tak naprawdę gwarancja od ubezpieczenia? Niestety jest to często mylone, ubezpieczenie OC i autokasko. One chronią nas, posiadacze tych ubezpieczeń, od zdarzeń losowych, działań sił wyższych. Na przykład jakby nam upadło drzewo na pojazd, to jest ubezpieczenie autokasko, lub od kolizji drogowej. Czyli na przykład jak w ruchu drogowym sobie jedziemy samochodem, no, z naszej winy bądź też nie z naszej winy uczestniczymy w kolizji drogowej, no to wtedy auto w czasie tej kolizji ulega awarii, uszkodzeniom no, różnych elementów karoserii przede wszystkim. I od tego jest ubezpieczenie. A gwarancja to jest nagłe zaprzestanie prawidłowego funkcjonowania układu elementów bądź jednego elementu w pojeździe. I to może być objaw taki, że wieczorem gasimy pojazd, a rano ten pojazd po prostu nie chce odpalić, nie wiem, nie kręci rozrusznik. Co prawda nie jest to nagłe zaprzestanie działania tego podzespołu, natomiast objaw jest nagły. Po prostu auto nie odpala, nie słychać pracy rozrusznika i to już jest awaria, która powstała. Oczywiście no, awaria musi powstać po zakupie pojazdu, auto musi mieć gwarancję. Natomiast warto zastanowić się tą kwestią, bo żeby w pełni się chronić siebie i swój portfel i swój samochód od wszelkich rodzajów zdarzeń, no to trzeba się chronić od tych zdarzeń losowych, tych sił wyższych, na które wpływu żadnego nie mamy, no i zdarzeń awarii takich mechanicznych, nie powstałych w czasie kolizji, a po prostu auto w cudzysłowie uległo awarii. Teraz tak, odpowiemy sobie na pytanie prawdopodobnie, gdzie można kupić takie auto z gwarancją. Tak, to są dwa miejsca, gdzie możemy kupić tak naprawdę auto z gwarancją. Po pierwsze, przede wszystkim na stronie samochodyzgwarancją.pl. Tam mamy naszych autoryzowanych sprzedawców oraz klientów zweryfikowanych, którzy wystawiają prawdziwe i rzetelne opinie o danym sprzedawcy. No, wszyscy wiemy, że często te opinie są troszeczkę przekłamane, jeżeli chodzi o no, jakąkolwiek firmę, tak? No bo zarówno można sobie kupić dobre opinie, jak i też konkurencja może na nas nasłać po prostu falę tych złych opinii. Natomiast na stronie samochody z gwarancją są po prostu zweryfikowani zarówno sprzedawcy, jak i klienci i są to opinie od prawdziwych klientów danego sprzedawcy. No i na tej stronie samochody z gwarancją, co jest ważne, wszystkie samochody posiadają gwarancję już w cenie samochodu. Nie dopłacamy dodatkowo po prostu za tą gwarancję. Nie wiąże się to dla nas z dodatkowymi kosztami. Natomiast no, nie wszyscy partnerzy nasi są na tej stronie. Mamy również nie wszyscy są autoryzowani po prostu. Tak, niestety. Mamy też innych sprzedawców, którzy po prostu no,
nie wchodzą do programu samochody z gwarancją, natomiast u nich również można taką gwarancję uzyskać, mogą taką gwarancję wystawić na sprzedawany przez nich pojazd. Natomiast no, trzeba liczyć się z tym, że u takiego sprzedawcy po prostu za tą gwarancję możemy dopłacić, że ona po prostu już nie będzie w cenie samochodu. Natomiast w takim wypadku możemy po prostu negocjować z danym sprzedawcą i fajnie jest na przykład wziąć gwarancję zamiast upustu na samochodzie, zamiast tego obniżenia ceny samochodu, bo wszyscy wiemy, że jak jedziemy kupować auto, tak, no to ta cena to jest zawsze wyjściowa i do negocjacji. Raczej wszyscy wiemy, że ta końcówka to 800-900 zł jest zawsze do urwania, nie? Do urwania, tak, do wyrwania temu sprzedawcy. A tutaj warto jest po prostu wynegocjować u niego gwarancję zamiast upustu, dlatego że upust jest chwilowy, a gwarancja nas przez cały rok zabezpieczy po prostu przed powstałymi awariami. No jak coś się będzie nam działo z samochodem, no to po prostu będziemy wtedy zabezpieczeni w ten sposób. Bo trzeba pamiętać, że 38% samochodów, bardzo dużo, psuje się w ciągu pierwszego roku po zakupie. Także naprawdę jest to bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasze auto ulegnie awarii po prostu po zakupie. No, dzięki temu wiemy, jakie są trzy powody, dla których warto kupić auto z gwarancją i gdzie je kupić. No i co? Chronimy się przed kosztami napraw. Dziękujemy Wam serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia. Dzięki, cześć.